W niedzielę 11 września ulicami gminy Istebna przejechał tradycyjny korowód dożynkowy. Było barwnie i wesoło, a deszczowa aura nie zniechęciła mieszkańców i turystów do udziału w tym wydarzeniu. W amfiteatrze pod Skocznią miał miejsce ceremoniał dożynkowy w wykonaniu zespołu Koniaków oraz kapeli Jetelinka. Nie zabrakło również konkurencji dla gazdów, występów artystycznych, atrakcji dla dzieci i punktów gastronomicznych. Pani Wójt, wielkie święto rolników. Pani tutaj dziękowała za ten chleb i żeby cieszyć się tym, co się ma. Tak, dokładnie. Jesteśmy w bardzo trudnych czasach. W związku z tym trzeba powrócić do tego, co było dawniej, czyli ten wielki szacunek do chleba, do każdej kruszyny i do przede wszystkim do pracy. Ten etos pracy, który był kiedyś przecież tak bardzo praktykowany na Śląsku Cieszyńskim, niechże powróci. No właśnie, jak to wygląda tutaj na terenie gminy Istebna, jeżeli chodzi właśnie o rolnictwo? Są mieszkańcy, którzy jeszcze teraz gazdują, mają swoje gospodarstwa rolne, pracują, obrabiają pole, swoją ojcowiznę, natomiast jest ich z roku na rok coraz mniej. Ja bardzo apeluję, żeby jednak to pole, które otrzymaliśmy od naszych ojców, dziadków, żeby nie było sprzedawane, żeby pozostało w rękach naszych mieszkańców. Tak jak powiedziałam, czasy idą ciężkie i myślę, że jeszcze wszyscy powrócimy do tego, że każdy kawałek ziemi na Trójwsi Beskidzkiej będzie obrobiony i przyniesie odpowiedni owoc. To, co warte podkreślenia, to to, i to było też widać w tym korowodzie dożynkowym, że są tutaj rolnicy, są osoby, które prezentują się w tych strojach. Te stroje są. Tak, ta tradycja u nas jest bardzo żywa, bardzo wszyscy dbają o to, żeby była odpowiednia oprawa dożynkowa, odświętny strój, kiedyś to się nazywało na Wielkie Święto, a takim świętem na pewno są dożynki, przywdziewano brucliki, kabotki, których dzisiaj nie brakuje, myślę, że około 1000 uczestników w strojach regionalnych jest na dzisiejszych dożynkach. Wy tą tradycję pielęgnujecie, też wręczając tym nowonarodzonym dzieciom właśnie te brucliki czy właśnie te kabotki. Z przyjemnością teraz zobaczyłam dzieciątko, u którego byłam z Nowiecką. Jest chłopczyk ubrany w koszulę, w bruclik. Cieszy mnie to bardzo, bo taki był właśnie zamysł, żeby już od najmłodszego, od tych kilkumiesięcznych dzieci nauczyć tego chodzenia w stroju. Żeby ten strój był czymś takim normalnym, naturalnym, a nie dopiero w tym wieku nastoletnim trzeba było dziecko, jak to się mówi u nas, napytać, żeby w tym stroju gdzieś szło. Także to będzie coś, co przetrwa i bez wątpienia przyda się do tego program gminny. Śmiejemy się, Bruclik i Kabotek Plus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.